Hello, tu Dran, a to moje Dran Kokoro. Przed chwilą kopytnęłam statyw i przyfanzolił mnie w nos. Nigdy nie wiesz, z której strony cię zaatakują i czym. W każdym razie przybył do mnie po bataliach na poczcie i gdzie bądź. Styczniowy? Tak? Nie. Styczniowy. Dum, dum, dum. W każdym razie wysłany został w grudniu. Wyobraźcie sobie, że ciągle czekam na Zenpopa wysłanego również w grudniu, chyba 17 czy coś. Dobrze, zaraz przeczytam. O! January. Wyjaśniło się. I tutaj jest info takie, że nie będzie boksa w przyszłym miesiącu. Trudno, przeżyjemy. Tymczasem. Tere! Wypakowuję i zaczynamy ten boks. Wygląda tak dosyć sążnie. Jejciu. Dobra. Papeteria w widoczek. O! Landschaft można mieć. Tylko, że widoczek za okna średni, to można wysłać komuś. Zobacz, jak jest fajnie na zewnątrz, nie? I tutaj jest zademonstrowane, że tak i siak i się składa. Nie. Tu się składa i tu się składa. Jest przeuroczy, kopertka jest tyciutka. Wysyła się teraz takie koperty? Czy co? Nie wiem, bardziej jest... i open here. Dobra, to jest wymyślne. Rozkminię, jak to działa zaiste, ale tego papieru tak całkiem o. Cztery koperty, 8 papierów. Nice. Dalej, co mamy? O, no to się cieszę. Jest to Clean Color Dot Zig Metallic. Jeszcze żech nie miała metalika, ale widziałam, jak one fajnie wyglądają na czarnych papierach. Chcę wam zaraz przetestować. Teraz? Za chwilę? Teraz. Kawaii Scotland, yours truly. I bloczek, który był w Zenpopie jakiś czas temu. Dobra, chciałam to szejkować. Takie złoto, ale takie właśnie jest ciemniuchne. I tu końcówka jest 1 mm. To jest trochę grubsze niż w zwykłych Clean Color Dotach. Yes. To jest fancy schmancy. Bardzo na propsie. Nie pamiętam, ile jest tak właściwie tych kolorów, czy jest srebrny, złoty, czy jeszcze jakieś są inne metaliczne. Ale keep horizontal, nie kipuję ich horizontal. Nie mam takiego storage'u. Zobaczmy, co dalej, bo to się nie kończy. Stamp pads są w różnych vivid kolorach. Jest jakiś pinku, żółty i zielony. Jak są kolory, to pewnie są też stample. Cute! No kupiłabym takie totalnie dla siebie, jakbym zobaczyła w sklepie. Na ten się z kolei jakoś... Jezus. Packaging, plastik. Z Japonii to musi być plastik. Tutaj jest coś zapakowawszy. Z Stationery Selection stemplem. Mamy ten stempel. Stempel. Ja zawsze odbijam go w czerwonym, jest tak wygląda fancy, jest granatowy. I z tej firemki już było. To są te stampu. O, cute! Czy to jest pierwszy wschód słońca, który powinno się na nowy rok robić i odwiedzać i, no wiecie, japońskie tradycje noworoczne. Jest bardzo skromniutki, ale bardzo cute. Będzie odbijany. Dobra, jedziemy, YOLO.
Odbijamy od razu żółty krzak. Różowy, zielony. Ten, jesteś taka all over the place. Dawno nie nic nie boksowałam. Rozpakowywałam. Może stąd. Ej, te kolory są super cute i śliczne. Zaskoczenie? Naprawdę? Czy to jest zaskoczenie? Cute? Edycjo, proszę, pozwól mi wyzwolić te kolory. Są cute! Me gusta. To oczywiście stoi w piramidce. No może się nie trzyma za bardzo, ale stoi. Cóż tu jeszcze jest? Od Stalogy. Jest to marka, która mi się często przewija. Ale nawet nie wiedziałam, że ona jest japońska, widzicie? Point one. Okej, okay, to są jego zalety. Jest straight to the point. Quick dry, comfortable writing. Point two. Non-slip grip. Okej, okay, dobrze, nie mam pytań. Czyli to jest wodny gel ink, 0,5. No brzmi, jest po niemiecku też, więc właśnie brzmi jak coś z niemieckiego, prawda? A to jakaś firma Nitto. Nie używać nic innego niż do pisania, hello. Proszę nie, nie machać violently. Proszę nie używać go do przemocy. I on to ma wszystko napisane na sobie, żebyś nie zapomniał. Bardzo im zależało, żeby ten feature był... Oh my. Tu jest napisane takie... The link between stationery and people began when people first used a stick to draw on the ground. What should have been is... Co to jest? Ciasteczko z wróżbą czy... żelopis. No okej, okay, dobra. Co to znaczy, że ma 14... 13,9, tak? To jest bardzo specific. Nie wiem, dlaczego są tacy zafiksowani na detalach, ale może takie jest, ta firma ma tak, o. Bardzo fajne do pisania. Hej! Jest szary, faktycznie fajny grip. To jest solidne, solidne, nie powiem. Jest fancy szpensy, trochę cheesy, ale pisanko jest całkiem na propsie. Przyznam, jest gites. Nie wykazuje wad. To nie koniec, jejcia, jejcia, tutaj stationery dowaliło. Jest i masking tape, hello. Washi. Od Worldcraft. Made in China, bo cóż nie jest. 7 metrów, no nie powala, ale... halo, gdzie to się zaczyna? Halo, tu. Galaxies. Widać. No ładniusia. Ładniusia nie powiem. Nie ma żadnych tam sparkli czy coś, ale jest dosyć ciekawa. Kolory są takie w sam raz, mam wrażenie. I nie mam jej, to jest też dodatkowo zaletą. Jakość jest taka średnia, ale jest git. Średnia, no dobra jest, ale no, ja już wybrzydzam, tak? I tu są, panie, śliczne pocztubensje. Żurnalowałabym postcard, albo może komuś wysłać, chłe. Z jakiej okazji? Pani gna na koniu. A tutaj byłbym na kempingu, wysłałbym. Nie wiem, gadam głupoty. Artystyczne pocztówensje co jakiś czas zdarzają się Stationery Selection. Nie narzekam. I co? O, panie! Black Sticky, którym można było co zrobić, można było przetestować, ale nie wiedziała Jerzech. I to jest po prostu Black Sticky, bez żadnych tutaj tapirów w ilości 20 kartek, tylko to jest, panie, solidna rzecz. Jeśli ktoś chciał sobie zawalić właśnie journal czymś takim, to jest właśnie ilość przemysłowa i to mnie cieszy, bo nie będę musiała już, mam tylko 20 tapirów, nie? Nie, tutaj mogę zeszaleć i porobić wklejki do woli.
Nice. Nice, nice, nice. To jeszcze nie wszystko, guys. Co to jest? Memo Patto. Grey. Oni tak specjalnie, nie wiem, czy widać. Zagięli stronę, byś mógł zobaczyć, że ona jest taka, wow. No jest to taki papier. A, czy on ma perforację jeszcze tutaj? On od spodu jest taka smooth by była, jakby woskowana. Tu ma perforowane co? Do oddarcia i tak na każdej stronie. Jejku, jakiż on jest fancy. Do czegóż on, żeby takie notatki na nim ładne pisać? Kurczę. Very nice. Poczytam, co o nim jest później. Zrobił wrażenie. No, nie widzi się takich memopadów, prawda? Żeby były takie subtelne nadruki. Ciekawe tutaj. Bibuencje. No. I ostatnia rzecz. Jej, naklejuchy. Naklejuchy prawdopodobnie już widzieliście u mnie tutaj rozpakowane w tym typie. Chyba były też w Stationery Selection albo gdzie bądź. One są, te ilustracje, poczynione z obdartych taśm washi. I jest to całkiem urocze. Tutaj mamy taki film trochę, prawda? Jest camping, jest tutaj jakiś forest. Tutaj też mamy już wszystko, mam w śmieciach. Tu mamy landschaft i gwiaździste niebo nade mną. I tu można zrobić to gwiaździste niebo na tej kartce i napisać komuś list, jak to jest, i później wrażenia z wschodu słońca albo księżyca, może tu księżyc jest, postemplować. No ja widzę tu historię, tak. Pewna historia jest. Zaraz poczytam, co nic miała na myśli. O tu. I powiem dalej. Przeczytawszy. Mic wspomniała, że w tym miesiącu nie ma jakiegoś Le Grande itemu, ale z kolei postanowili wrzucić w tym temacie takich Night Sky, Galaxy i w ogóle... Czyli odgadłam, że był jakiś tutaj zamysł stylistyczny. Jeśli chodzi o ten letter set, to różnie rodzaje będą się różnić, więc może jak zobaczę jakieś inne unboxingi, to może ktoś dostać jakiś inny wzór, podobnie jak... Co się może różnić? Podobnie jak one pocztuwencje też. Mit stara się teraz wspierać też takich małych japońskie firmy, bo wiadomo, wszyscy dostają w pupcie w tym roku i w zeszłym roku i w tym roku odpukać. O tym stemplu. Tak, on jest jak księżyc, co wygląda tu zza chmur. I wspomniała, że bardzo ją robi na jej wrażenie, jest to jako pieczołowitością zrobione są te stemple, ponieważ ręcznie są wygładzane te brzegi, żeby były milsze do ciebie trzymania. Dużo ilość uczucia wkładają i liczą, że ten, kto używa, również będzie czuł tą miłość. Takie rzeczy w nowym roku. Następny miesiąc przerwa. Zobaczymy, co dalej, czy jakieś zmiany się będą w Stationery Selection. No a tymczasem dzięki wielkie za oglądanko. Lajkujcie, subskrybujcie, prawie 100 subów. Wow, szaleństwo. No, super. Dzięki wielkie. Do zobaczonka. Pa! Hello, tu Bran z Voice Overa. Dzisiaj chcę opowiedzieć wam troszeczkę o pierwszej mojej nagrodzie z Patreona od Rainbowholic. Rainbowholic, czyli Kayla Ocampo, chyba tak to się czyta. Śledzę ją od bardzo, bardzo dawna i akurat trafiło, że jedna z jej nagród patreonowych była dla mnie must have. Mianowicie troszkę z kolekcji Mizutamy, jednej z moich takich ulubionych ilustratorek. Taka kolekcja kafe, więc postanowiłam się zapisać wreszcie na Patreona. Ojejciu, jejciu.
I tak to. Rozpakowuję po raz pierwszy od niej nagrodę. Jest to tier bodajże Rainbow, chyba 30 dolarów. W każdym razie, no nie jest to sklep czy coś takiego, czyli że nie wysyła ci takiej pełnej sklepowej wartości rzeczy, ale no dziewczyna prowadzi ten cały serwis, całe to community, robi wideo i tak dalej, więc tak naprawdę no Patreon właśnie działa w ten sposób, że wspierasz twórców i dostajesz od nich goodiesy albo coś nie innego. Oglądam co tu jest ciekawego. Jest Nengadzio na 2021. Bardzo cute. Z pingwinem for some reasons. Welcome gift. Jakieś takie drobiazgi wysłane. Bardzo imponuje mi, jak prowadzony jest ten Patreon. Zaangażowane chyba są teraz 3 czy 4 osoby, które pracują naprawdę przez cały miesiąc, żeby ogarniać wszystkie spreadsheety, materiały i wysyłać to, te wszystkie rzeczy. Tak, jak zauważyliście, ta paczka była z października i przychodzi w styczniu, czyli jest tak 3 miesiące prawie czeka się na swoją paczuchę, ale wszystko jest bardzo dobrze opisane, wyjaśnione i schedule jest naprawdę profesjonalnie trzymany. Tu jest jedna z fajnych rzeczy, kolaboracja z artystką, mianowicie takie Nengadzio są, bardzo artystyczne, z krówcią i one wszystkie są nadrukowane na takich dużych arkuszach washi. Więc naprawdę zrobiło na mnie wrażenie i raz grafika, dwa, że można coś tak fajnie nakleić. That's awesome. Takich rzeczy to jeszcze nie widziała, żech. A jest trochę takich rzeczy kawaii, scrapbookingowo-journalowych. Na przykład właśnie jakieś takie papiery, żeby sobie je powklejać. Drobiazgi. No ale ten jej cały Patreon jest w końcu poświęcony kawaii journalingowi, więc logiczne jest to, że osoby, które prowadzą takie kawaii journale, będą zadowolone nawet z takich właśnie scrapbookowych rzeczy bardziej, nie? So cute. Panią Mizutamę podejrzałam raz na evencie papierniczym w Tokio, więc aha. Mam connection z 5 metrów. Ale moje kokoro pała, tak zdecydowanie. Uwielbiam te kolory. Są i naklejasy. Takim dosyć ciekawym, na takiej folii półprzeżyczystej. Się nadają na jakiegoś laptopa, butelkę albo coś takiego. Interesujące. KitKaty! That's so cute! Nie spodziewałam się, ale właściwie tak. Kyla wysyła jakieś słodycze ze sobą. W swoich paczkach. Tu jest taka, że możesz dać tego KitKata młodszemu jakiemuś pokoleniu i jest też wróżba na Nowy Rok i wyszło mi Daikichi. To jest duże szczęście. A tutaj nad tym, o, jest taka kieszonersa i tam się daje pieniądz, ponieważ pieniądz na Nowy Rok dostaje młodzież. Innych rzeczy. Tutaj jest herbatka. Kyla jest dystrybutorką, powiedzmy, oficjalną. Herbatek Karel Czapek. Nie jest to związane z tym, bodajże Czechem, który
był autorem książek, nie, po prostu tak się nazywa herbaciarnia, która bardzo kawaii rzeczy branduje swoją herbatkę i jest to super cute. Tu jest taśma Woshi w kolaboracji z jedną z artystek, którą też obserwuję na Instagramie. I Kyla wypuszcza też własne jakieś wzory co jakiś czas. I jeszcze taka od Mizutamy. Będę rozpakowywać, tu zaraz pewnie coś więcej powiem. No i te od niej paczuchy wychodzą z takimi samplami tutaj Woshi. Najbardziej chciałam tą taką niebieską albo tą brązową z Mizutamy, bo ta biała jest taka trochę chyba mało interesująca, ale no darowanemu Woshi nie zagląda się w rolkę. No, ten wzór od tutaj Rainbow Holic. Akurat myślałam, te chmurki nie są aż takie ciekawe, ale te kolory strasznie przypadły mi do gustu. Teraz to klejam jak dzika. Wielkie zazdro, te kolory są świetne. I jeśli będę coś kupować ze sklepu Rainbow Holic, to myślę, że totalnie wybiorę też kilka innych taśm, bo są super cute te kolorasy. Miłe zaskoczenie. I jeszcze jedna też fajna taśma, taka na rok krówki wół. Cutesy. Muszę ją całą wykleić w tym roku. Good luck! Tak jest, powodzenia droneczko. No i właśnie tutaj takie rzeczy. Papieruchy, naklejasy, limitowane edycje kartek pocztowych. Wszystko, wszystko. Jeśli macie jakieś pytania co do tutaj patrona od Kylie, to postaram się odpowiedzieć. Dzięki.